Cześć, słuchajcie, pokażę wam dzisiaj pokój, powiem wam trochę jak to wygląda w tym hotelu, w którym jesteśmy w Webie. Tutaj kolejne nakręciło taki room tour, ale też troszeczkę było po południu, nie było słońca. Także za chwileczkę przekieruję kamerę, jesteśmy świeżo po plaży, kiedy bierze prysznic, to pokażę wam i opowiem wam jak tutaj to wygląda wszystko. A więc tak, tutaj jest sypialnia. Sypialnia jest, słuchajcie, jak widzicie na poddaszu w tym trójkącie. Z jednej strony mamy okno dachowe, z którego mamy taki widok. Jak widzicie tam w lesie właśnie prześwituje już piasek, jest blisko naprawdę do plaży. W sumie od hotelu jest 300 metrów. No trochę jest bałagan, nasze wiadomo rzeczy. Dwójka dorosłych ludzi, tak. Pokażę wam, tak. Tutaj mamy salon. Z salonu właśnie widać hotel Weba. Jest to hotel dwa razy droższy niż ten, w którym jesteśmy. Ma trzy gwiazdki. Ten nie ma trzech gwiazdek, słuchajcie, dlatego że kategoryzacja hoteli w Polsce jest taka, że hotele, które mają trzy gwiazdki, muszą mieć przystosowany pokój dla osób niepełnosprawnych. I muszą mieć, słuchajcie, jeżeli mają powyżej dwóch kondygnacji, muszą mieć windę. I ten hotel, w którym my jesteśmy, nie ma windy. Nie ma, słuchajcie, ma w sumie pokój przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Chodzi to głównie o łazienkę. No ale nie ma windy, no i dlatego nie ma trzech gwiazdek. A jeżeli chodzi o standard, słuchajcie, pokoi, o śniadanie, o wszystko, no to jak widzicie, to tak wygląda. To jest, słuchajcie, bufecik, w którym oczywiście jest lodóweczka. Możecie zobaczyć. Oprócz lodóweczki widzicie na wyposażeniu był czajnik. Cała taka wiarka. Reszta rzeczy to jest nasze, słuchajcie, nasza maszyna do robienia frappe. Na soki, alkohole, to już jest wszystko nasze. Pokoje są z klimatyzacją, jak widzicie u góry, której i tak nie włączamy. No i wszystkie szafy są, słuchajcie. Tutaj jest wyposażenie safe. Także tutaj trzeba schować. Łazienki wam nie pokażę, bo kwiatek bierze prysznic. No i tyle. Tak to wygląda. Udało nam się, słuchajcie, przed sezonem jeszcze. Jest piękna pogoda, by sprawić 30 stopni na dworzu. No wiadomo, w Webie zawsze wieje, bo to jest otwarte morze. Nie jest tak jak nad zatoką. Dostać ten apartament w bardzo fajnej cenie. W sumie w cenie takie jak ośrodki w Stegni, słuchajcie, czy wiantarze kosztują. Same ośrodki tutaj z wyżywieniem częściowym, zazwyczaj ze śniadaniem, bądź śniadaniem i obiad kolacją. Także tutaj do Weby przyjechaliśmy świętować urodziny mojej babci i urodziny mojej żony. No i tyle.